pierwszy miesiąc w Mieście Nauki Katowice 2024. Zobaczmy skrót wydarzeń. W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 każdy tydzień tego roku poświęcony będzie innym zagadnieniom związanym z nauką. Pierwszy to tydzień zimna. Jednym z wydarzeń wpisujących się w tę tematykę było spotkanie przybliżające sylwetkę Jerzego Kukuczki zorganizowane w Kato Science Corner. Walka z górami to walka z lodem. Jak mówią, są to lodowi wojownicy. Jerzy Kukuczka też wiele szczytów zdobył zimą. Świetnie się to wpisuje w tydzień zimna. Lodowi wojownicy, ośmiotysięczniki góry. Wydarzenia związane z tygodniem zimna miały miejsce także na katowickim rynku, gdzie dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Teraz można pośpiewać kolędy, ale za chwilkę będziemy rzeźbili wspólnie w lodzie, jak również po południu będziemy mieli pokaz ognia i świateł. W ramach obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 ten rok zostanie podzielony na równo 50 tygodni tematycznych dotyczących różnych zagadnień naukowych. Uwagę na te wykrystalizowane struktury, które w związku z tym, że obchodzimy teraz tydzień zimna, naszym bohaterem będzie ciekły azot, który ma temperaturę prawie minus 200 stopni Celsjusza. Cały tydzień zimna rozgrywa się w wielu miejscach. Jest tutaj w Katowicach, część wykładów jest prowadzonych też w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, ale dokładnie w Chorzowie. Część wydarzeń jest organizowana na terenie miasta Katowice, więc zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka, gdzie dokładnie jest agenda naszego wydarzenia. My jakby robimy zakończenie tego tygodnia zimna, który trwał przez ostatnie kilka dni. Jest to morsowanie, dobra zabawa, ale też i prelekcje, które mówią o morsowaniu, jak morsować bezpiecznie, jak organizować bezpieczne imprezy morsowe. Więc jakby oprócz aspektu rozrywkowego, bardzo dużo tutaj jakby w trakcie tego wydarzenia stawiamy na aspekt edukacyjny dla morsów. I można powiedzieć śmiało, że w tej chwili w Polsce się odbywa pewna rewolucja, jak to morsowanie może wyglądać inaczej. Zimno? Cieplutko, polecam każdemu. Tydzień skarbów był bardzo przekrojowy. Chcieliśmy pokazać te skarby bardzo szeroko, od skarbów ziemi poprzez właśnie skarb jako coś dla nas cennego, czyli przede wszystkim zdrowie. Również były wykłady na Akademii Medycznej. Pod względem ekonomicznym też staraliśmy się podejść do skarbów i były właśnie na Akademii Ekonomicznej wydarzenia. W organizację wydarzeń związanych z obchodami Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 zaangażowana jest także Politechnika Śląska. Uczelnia przygotowała w jednym ze swoich wydziałów specjalną wystawę dla wszystkich osób zainteresowanych skarbami ziemi. Tutaj też. Więc mam tutaj takie trzy, które bardzo mocno świecą w ten sposób. Dzisiaj dzieci tworzyły pracę wokół tematu, czy ściany mają uszy, czyli takiej ściany, która jest jednocześnie może być i murem, może być czymś, co nas odgradza, co nas czasami dzieli od drugiego człowieka, tak więc były to takie podprowadzenia, ale zostawialiśmy dzieciom absolutnie tutaj swobodę twórczą, no bo tak inaczej z dziećmi się po prostu nie da. Myślę sobie, że wtedy rodzą się najpiękniejsze rzeczy. To, że będzie miało to jeszcze efekt w postaci przestrzeni miejskiej, murali, które będą mogli mieszkańcy oglądać, bardzo motywuje nas do tego, że gdzieś te nasze dzieciaki i te różne grupy społeczne, które włączają się do tego projektu, są po prostu widziane, są zauważalne i mają swój głos. Trzeci tydzień obchodów Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024 poświęcony jest rysunkowi. Dlatego w organizację wydarzeń popularyzujących wiedzę związaną z tym środkiem przekazu włączyła się przede wszystkim Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Oferta tego tygodnia jest bardzo zróżnicowana, bo mamy i wystawy, i warsztaty, różnego rodzaju pokazy, działania performatywne. Ten rysunek staramy się pokazać w taki nieoczywisty sposób, nie tylko jako taką ekspresję wizualną, ale też szukamy go w takich rejestrach właśnie audialnych, jak tutaj można zobaczyć. O zastosowaniu środka przekazu, jakim jest rysunek, mówiła m.in. Asimina. Artystka w Kato Science Corner przybliżała najmłodszym sposoby przekładania znaków graficznych na muzykę i odwrotnie. Dźwięki od zawsze ludzie starali się jakoś zapisać, czyli też narysować, ale też potem te zapisane dźwięki odczytywać. Także połączenie dźwięku z rysunkiem wydaje się dla każdego muzyka bardzo naturalne, bo jest to pewien język, pewien kod graficzny, który nie każdy potrafi odczytywać, ale za nimi kryje się muzyka. Bardzo wielu, trójdźwięków, bardzo szeroko. Mam to szczęście, że nie
mieszkam na wsi, więc uprawiam... Wymyśliłam sobie takie hasło tego tygodnia żywności: odkryj smak nauki. Spożywaj wiedzę, kształtuj przyszłość. Dlatego, że bez wiedzy nie damy rady iść do przodu i nie damy rady dostosowywać tych naszych nawyków żywieniowych do tego, żeby ta nasza jakość życia się jak najbardziej podnosiła. I moją intencją było, żeby każdy tak naprawdę, obojętnie z jakiej grupy wiekowej, obojętnie o jakich zainteresowaniach, znalazł dla siebie jakieś wydarzenie, którego w jakikolwiek sposób do tej rozmowy o jedzeniu przyciągnie. I myślę, że to jest kluczowe, dlatego że przecież całe nasze życie kręci się wokół jedzenia i wokół stołu. Wędzoną makrelę, bo ona jest zdrowa, tłusta. Tym podobne. One przynoszą potężne pieniądze fabrykom. Ale już nie. Sztuczna inteligencja jest bardzo szerokim teraz tematem, dlatego też nasz tydzień sztucznej inteligencji, który realizujemy w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, jest bardzo duży. My mamy wydarzenia zarówno dla małych dzieci, jak i dla osób z pewnych, bym powiedział, brakiem zaufania do sztucznej inteligencji. Mamy panele dyskusyjne dla wszelkiej grupy osób, mamy panele dyskusyjne związane z prawniczymi aspektami sztucznej inteligencji. Mamy zajęcia wreszcie, bo przecież są ferie u nas, mamy zajęcia wreszcie dla dzieci, nazywamy to feriami ze sztuczną inteligencją. To były zajęcia, które realizowane są w Łukasiewiczu, tam jest jedno ze spotkań. To są dedykowane spotkania dla dzieci. Sztuczna inteligencja jest głównie szansą, natomiast to jest narzędzie. Jeżeli źle je zastosujemy, no to wtedy będzie zagrożeniem. Zagrożenie z samej sztucznej inteligencji nam nie grozi. Nie mamy na razie obaw, żeby cokolwiek z takich firmów grozy pojawiło się u nas i żebyśmy mieli z tym styczność. Natomiast zdecydowanie użyć możemy ją źle i wtedy, kiedy ją tylko użyjemy źle, no będzie zagrożeniem. Ale tak jak każde inne narzędzie, jak samochód, jak nóż, jak cokolwiek, co sobie wymyślimy. Podejście do może nauki. Podsumowanie kolejnych tygodni w Mieście Nauki już za miesiąc. W lutym czeka na nas tydzień gór, tydzień miłości, tydzień humoru oraz tydzień trzech kultur.